Analiza indeksów, witam Państwa. Zapraszam na komentarz WIG20 w skali dziennej i znana nam już strefa 2296-2302, która w piątek po raz kolejny wraz z tą zieloną median line odegrała na wykresie istotną rolę. Podobną opinię możemy także sformułować w kontekście tej lokalnej strefy oporu Fibonacciego 2328-2330. Bykom udało się zatem zainicjować niewielki ruch odreagowujący, ale nie na tyle silny, by mogło dojść do przełamania tej pierwszej zapory podażowej Fibonacciego. Tak jak to eksponowałem w swoich poprzednich komentarzach, jej zanegowanie to zapowiedź, można powiedzieć, wydłużenia się ruchu odreagowującego, włącznie z możliwością przetestowania strefy 2350-55. Sygnałem kontynuacji przeceny byłoby oczywiście zanegowanie strefy tej kluczowej zapory popytowej 2296-2302. Indeks DAX tutaj z kolei już po raz kolejny ważną rolę odegrała w piątek i właściwie nadal odgrywa lokalna strefa oporu 7257-7275, zbudowana na bazie zniesienia 38,2 bieżącego impulsu podażowego. Silnym wsparciem pozostaje niezmiennie strefa 7105-7130. I na koniec indeks amerykański. Te znane nam już sygnały słabości, jakie pojawiły się niedawno na wykresie, to oczywiście przełamanie dolnej linii zielonego kanału trendowego, no i oczywiście zanegowanie strefy wsparcia 1422-25 wraz z przebiegającą tutaj linią kanału trendowego. Ta strefa, jak już o tym opowiadałem Państwu w minionym tygodniu, pełni w tej chwili rolę oporu, takiego lokalnego oporu, więc o poprawie wizerunku, krótkoterminowego wizerunku technicznego moglibyśmy mówić w momencie jakby przedostania się indeksu właśnie ponad skonstruowaną w ten sposób przeszkodę. W piątek nie udało się tego bykom zrealizować, nie udało się zrealizować takiego planu, natomiast indeks zbliżył się po raz kolejny do strefy 1395-1398. Troszeczkę inaczej wygląda to na wykresie tygodniowym. Tutaj już od pewnego czasu przedstawiam taką średnioterminową zaporę popytową 1395-1401. Doszło już niemalże do jej przetestowania, co powinno w tej chwili pobudzić obu zbyków do większej aktywności, a właśnie takim wizualnym odzwierciedleniem wzrostu tej aktywności byłoby sforsowanie strefy oporu 1422-1425. Oczywiście nie nastąpi to również dzisiaj, ponieważ sesja za oceanem nie odbędzie się. Zagrożenie związane z atakiem huraganu jest bardzo duże i niewykluczone, że również jutro sesji za oceanem nie będzie. Dziękuję bardzo.